witam Was wszystkich serdecznie. Mam nadzieję, że nie wie, jest nocą. Zapraszam Was na moje kolejnego piątkowego. Zabiorę Was dzisiaj do Tivoli i pokażę Wam drogę, którą przemierzam dosyć często na rowerze. Na pewno Wam się spodoba. Buziaki, zapraszam. Teraz jednym z moich najulubieńszych miejsc jest to jeziorko, piękne za nami. Tam jest ławeczka, jeżeli dobrze Wam pokazuję. I tam czasami przychodzę sobie na medytację. Medytacja na zasadzie wyciszenie, ale pięknie słońce świeci. Wyciszenie, odcięcie się od pewnych sytuacji. Ja czy dam radę, nie powinnam tego robić, prowadzić i jeździć, ale chcę Wam pokazać naprawdę tą dolinę. Zawsze, gdy przeprowadzałam się w Danii, to zawsze trafiałam na to, że mam park obok siebie i wszystko dookoła. Tylko, że teraz starsza para tutaj idzie. Cześć, jakiś komentarz musiał być. Patrzcie. Zawsze mam park obok siebie, aptekę, jezioro i sklepy. Zawsze. Gdziekolwiek bym nie przeprowadzała się w Danii, zawsze to mam. Się z tego cieszę, bo to jest duże szczęście mieć wszystko pod ręką i blisko. Mam nadzieję, że będziecie mnie słyszeć. Dzisiaj będzie dosyć długi vlog, bo tak z 15 minut, mam nadzieję, że nakręcimy z Agnieszką. Jadę teraz do domu, jestem blisko. I potem... Co potem? Potem jadę do Agusi. Jutro mam imprezę firmową. I zobaczymy. Jak będzie? Widać znaczną różnicę, prawda? A w tle leci najnowsza piosenka Hello, Adele. Uwielbiam ją, to jest moja inspiracja, największa ever, ever, ever. Pomogła mi przetrwać czas w Stanach, w Chinach i w Danii. Mam dosyć mocny makijaż, dlatego że idę ze swoją przyjaciółką Agnieszką do Tivoli. Tivoli pokażę Wam i będę też trochę vlogowała z nią. Jest mega laską, cudowną, inspirującą, graphic designer, zawsze myśli outside of the box, jak ja to mówię, w peace to nowhere.
Także tak, zrobiłam makijaż, trochę inspirowałam się Adele. Dawno się tak nie malowałam, zawsze robię bardzo długą kreskę, czasem zakładam sztuczne rzęsy, zależy jak leży. I mam taką sobie skórę, a bałagan dookoła mnie jest wszędzie. Także dobra, nie gadając, uciekam. Patrzcie, jaka piękna pogoda. Cześć. Tu jestem z Agusią. Jedziemy właśnie do Tivoli, gdzie będziemy oglądać wampiry, dynie i wszystko, co popadnie. Jedziemy mieszkać, mieszać w garze. Tak, Aga? No, dziewica. Tak. Śmiech czarownicy! Dawaj śmiech czarownicy! Ja nie chcę zrobić selfie, a idziemy teraz na największą karuzelę, prawda, Aguś? Tak. To są moje ostatnie chwile. Bardzo się boi. Mamo, tato, bracia, ja wiem, że tego nie przeżyję. Przeżyjesz, chodź. Nie. Tak, sama kupiła bilety, więc nie rozumiem, o co się to wszystko rozchodzi. No bo tak się powinno robić, zapłacić za własną śmierć. A, tak. A nie wina z kartonu. Blok. To jest właśnie, co to jest? Jak to się nazywa? Grundglock. Wow, ja pierdzielę. I on kosztuje 40 koron, czyli 20 zł. Z orzechami, z rodzynkami. Super, światło. No to na ten czas kończymy vloga, prawda? Tak, było zajebiście. Było zajebiście. Byliśmy na dużej karuzeli, zjadłyśmy chińszczyznę. Tak, śpiewałyśmy Beatę Kozidrak. Dokładnie i tego, Karolaka zabiorę cię właśnie tam. A, no. Tu się darłam. Także było super. Oglądajcie, subskrybujcie. I do zero, a jednak nie koniec vloga. Dzisiaj jest sobota. Sobota i idę na imprezę firmową, w firmie, w której pracowałam, z którego zrobiłam vloga poprzednio. I tam co jest? Jest tam przedstawione to, jak moja praca mniej więcej wyglądała, bo to są takie masakryczne denne, ten wymiar, że ja pidole. Jak widać, mam ostrą tapetę na sobie, starałam się zrobić lata 20. Światło jest do kitu. Pogoda zresztą też i widzicie moje dziwne ukształtowanie fryzury, ale to ma na celu ukształtowanie fal na moich długich włosach, przepraszam. A tu już muzyka, trochę ją wyłączę. Słuchajcie, chciałam nagrać tutorial, jak zrobić taki makijaż, włosy i tak dalej. Włączając Maca, światło jest kijowe w kamerze tam w Macu, wiadomo. Podświetlałam, też było kijowe. W końcu potem jakoś, nie wiem, zaczęłam się malować i popełniłam każdy błąd, jaki był możliwy. Czyli nie będę zdradzać, bo wstyd. Ale generalnie jakoś to wszystko wygląda. Jakoś to wszystko się trzyma kupę jako tako. Jakoś to się trzyma. Jeszcze to coś muszę podmajsterować, bo widzę, że jest jakaś tam różnica. Sztuczne rzęsy, o! Pięknie wyglądają czasami, ale kurde, ciężko jest założyć. Ja nie mogę. Pokażę wam się już, jak się ubiorę. Kieckę mam czarną, zwykłą, najzwyklejszą. Skupiałam się bardziej na głowie i tak dalej. Paznokcie mam takie sobie, namalowałam oczywiście brudne. Wyglądam tak, jakbym pracowała na jakiejś firmie czy coś, bo i ręka od make-upu, wszystko muszę zmyć. A jestem taka sprytna, bo włączyłam sobie pranie
i nie zdążę wziąć prysznica, ale zdążę, tylko mnie prowadzi prąd od pralki pewnie. Nie wiem, idę robić, działać. No, ja właśnie założyłam futerko i jednak pasuje, czad! Poczekajcie, obrócę wam to. No, kolczyki za... w sumie wszystko za opaskę jeszcze jak nałożę z takim piórkiem. Będzie ogień! Ej, nie wiedziałam, że tak w ogóle wszystko zajebiście wyjdzie. Po prostu chyba zostanę charakteryzatorką. Po prostu... jak to da? To jest mój końcowy outfit lat 20. Tył głowy użyłam tej bandamki czy tej opaski i włożyłam włosy po prostu, tak było prościej. Niestety one były jeszcze wilgotne, więc średnio najeżdża. Zrobiłam serduszko tak jak zawsze trzeba było. Oczy są, futerko jest. No niestety kiecka języka jest jak zwykle tym współczesna, no ale nie miałam innych, nie chciałam po prostu dłubać. Wydaje mi się, że spoko, wyglądam jak żona takiego milionera. Wydaje mi się, że jest okej. Okay. Jestem dumna z siebie, bo mogło być gorzej. To dobra, kochani. Kończę tego vloga sobotniego. Bawcie się dobrze, do zobaczenia. Całuję, subskrybujcie. Bądźcie tutaj, obiecuję, że z dnia na dzień będzie coraz lepiej.